witam na kanale Akademia Wikiny. Dzisiaj pokażę, jak wykonać oprawkę na doniczkę. Zmierzymy sobie dno. Dno zrobimy około 15 cm. Doniczka ma wysokość 13. Wypleciemy dno na średnicę 15 cm, potem nabijemy postawy i wypleciemy taśmą wiklinową, po czym zakończymy obrębem dwustronnym zakładanym za dwie postawy. Zacznijmy od dna. Dno dopleciemy sobie na średnicę 15 cm. Musimy troszkę dołożyć tutaj. Myślę, że jak zrobię ósemkę z takiej dłuższej wikliny, to akurat nam wyjdzie 15 cm. Nasztukujemy sobie. Dobrze, dno mamy doplecione na miarę. Teraz przytniemy końce wszystkie i nabijemy sobie postawy. Żeby lepiej było pokazywać, kładziemy sobie dno prawą stroną, tą ładniejszą do dołu i nabijamy postawę. Dno zrobione jest ze szpałek w ilości 4 na 3. W jednym miejscu wziąłem dwie szpałki razem i w ten sposób mamy nieparzystą ilość postaw. O co chodzi? Koszyczek będziemy wyplatać taśmą wiklinową i zastosujemy splot pojedynczy. Potrzebna jest nam nieparzysta ilość postaw. Dlatego, kiedy założymy z każdej strony wiklinę, zawsze będzie parzysta ilość. Kiedy ja wziąłem tu parę i nabiję postawę z jednej, z drugiej strony, nabiję jeszcze między nie jedną i dzięki temu uzyskamy nieparzystą ilość. O, tutaj będzie jeszcze jedna. Dobrze. Zaczynamy obojętnie w którym miejscu. Thank you.
zacznę zawijać, bo nie mieszczę się tutaj. W ten sposób zaginamy dwie sztuki na dwie postawy. Raz, dwa. I następną tak samo zawijamy. Na dwie. Czyli raz, dwa. Teraz już bez tego. To jest to miejsce, gdzie damy tą postawę w środę. Zostały nam dwie jeszcze, które przekładamy w te miejsca, gdzie żeśmy zaginali wiklinę na początku. Muszę zacząć. Postawę mamy wyplecioną. Teraz wszystkie postawy delikatnie uginamy do pozycji stojącej, bo one nam uciekają na prawą stronę. Delikatnie je przyginamy. Zobaczmy, czy nam pasuje podstawka. Tak. Z doniczką to będzie wyglądało w ten sposób. Teraz wykonamy sobie splot trzyprętowy. Zakładamy trzy wikliny za trzy postawy. Może z tej strony zacznę. Raz. Trzy.
i przeplatamy. Splot trzykrętowy, czyli kładziemy na dwie postawy, wyciągamy za jedną. Postawy mamy wyprowadzone. Teraz możemy przystąpić do wyplatania taśmą wyklejoną. Zaczynamy w dowolnym miejscu. Zakładamy za jedną podstawę i przeplatamy raz nad, raz pod.
teraz musimy naszkutować. Pokażę jak. Możemy sobie. Skończyliśmy grubym końcem taśmy, więc naszkutujemy również przy. Kiedy mamy przeplot ostatni tutaj, to ja jeszcze cofnę się o jeden. Żeby nam się dobrze trzymało. Tamten koniec później przytniemy w środku. I pleciemy dalej. Cały czas starajmy się, żeby te postawy, bo one się przesuwają nam w bok, to jest nieuniknione, naprostowywać do pionu. Thank you.
kogoś mamy taką jak doliczka, więc doplecimy jeszcze jedno okrążenie i założymy obręb. Znaczy najpierw lot trzypętowy, a później obręb dwustronny. Przeplatamy na te podstawy. Także tu już możemy zakończyć. Ja sobie to zdejmę, bo mi się sprawdza. Trzymałem to tak, żeby wyjść dotąd na te podstawy. Potrzebne. Wszystkie sploty, które
wykorzystujemy do wykonania koszyka, są dostępne na przyjętych kartach na stronie, więc jeżeli sobie prześledzić dokładnie, jak był wykonywany strop przyprętowy, czy też obręb dwustronny, czy tam warko, czy inne, to zapraszam. Zawsze są dostępne w czasie przejścia na tamte filmy. Zamieszczony również będzie opis do filmu, gdzie też będą linki do spodu, które używamy. Teraz muszę iść namoczyć na chwilkę. Już jestem. Tak jak mówiłem, robimy obręb dwustronny za dwie postawy, czyli dwa patrzytyczki nam są potrzebne i zakładamy sobie ołowianą postawę z tyłu za dwa i następną również. I następną jeszcze raz. Kiedy mam już założone za trzy postawy i z tej strony mamy trzy wikliny, bierzemy ostatnią i przeplatamy na dwa, wyciągamy za jednym w ten sposób. I teraz już wszystko będzie powtarzalne. Bierzemy jedną stąd, trzecią z kolei, a z góry dokładamy. I tak, w ten sposób. I znowu, trzecia, z góry dokładamy. Trzecia, z góry dokładamy. I w tej chwili mamy trzy pary. Zawsze tak robimy, że jedną z nich odcinamy później. Bierzemy pierwszą z brzegu, kładziemy również na dwa, wyciągamy za jedną i dokładamy. I znowu pierwsza na dwa, pod jeden zakładamy. I znowu. I tak robimy do końca. Doszliśmy do początku. Teraz bierzemy, tak jak jest kolej na tą wiklinę, idziemy na dwa i przeciągamy za jednym, czyli musimy ją włożyć tu z tyłu i wyjąć. Tak, raz. W ten sposób. I dokładamy mu parę. Czyli kładziemy z boku. I znowu, teraz kolej jest na tą wiklinę. Musimy ją włożyć tam i wyjąć tutaj. Zrobię sobie tak. O, w ten sposób. I przekładamy. I dokładamy mu parę. Z góry mamy już wszystkie przeplecione. Zostaje nam tylko po jednym z tej trójki. Czyli tak, pierwszy idzie na dwa i pod jeden musi wejść tu.
Uciekł. Teraz ten musi iść na raz, dwa, czyli musi wejść tam i wyjść tu. I jeszcze jeden nam został, ten na raz, dwa, czyli wchodzi tam, a wychodzi tu. Obręb mamy zakończony. Przycinamy końce. Nasza oprawka na doniczkę jest gotowa. Włożymy podstawkę i doniczkę na wymiar. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następne filmy. Do zobaczenia.